Cześć, z tej strony Adam z Atrakcyjnych Domów. Dzisiaj znajdujemy się w troszkę innej scenerii, takiej bardziej listopadowej, gdyż dzisiaj jest 9 listopada. Jest to sobota, wybrałem się na spacer na jedną z naszych budów w województwie pomorskim, w miejscowości Różyny, gdyż tutaj chciałbym Państwu pokazać taki etap, którego w sumie jeszcze bardziej nie opowiadałem, nie pokazywałem takiego etapu. Jest to etap świeżo po konstrukcji dachowej, już na etapie, na pierwszym etapie pokrycia dachowego. Gdyż dzisiaj jest sobota i tak naprawdę konstrukcja dachowa tutaj została zamontowana w czwartek. Montaż ścian odbył się w zeszłym tygodniu. W czwartek przyjechała konstrukcja dachu, akurat tak się złożyło, że dekarz skończył pokrycie w grzmiącej pod Wałbrzychem również w czwartek i od razu w piątek przyjechał tutaj do Różyn, żeby już rozstawić rusztowania, nabić łaty, kontrłaty, częściowo wykonać membranę i już rozpocząć pokrycie jednej połaci dachu. Tutaj mamy model dachówki Trend z blachotrapezu. Jest to taki model blachodachówki, który widzę, że tak jak sama nazwa wskazuje, powoli staje się takim trendem. Jest w sumie nowością, ale bardzo często go montujemy. Montujemy go w najwyższej powłoce. O ile pamiętam, przy blachotrapezie to jest purmat albo wrinklemat, bo to w zależności, czy blachotrapez, czy pruszyński. Za chwilę sobie obejdziemy troszkę budynek. Proszę spojrzeć, na tamtej części jest już zastosowana membrana, łaty, kontrłaty, a tutaj po mojej lewej stronie już częściowo pokrycie jest wykonane. Bardzo ważne jest to wierzchnie krycie, czyli membrana paroprzepuszczalna. Tych membran jest bardzo dużo na rynku. Tak naprawdę warto zwrócić uwagę na ich właściwości, ale również gramaturę, bo to też wyznacza wytrzymałość takiej membrany. Ja akurat sobie już tutaj wcześniej przygotowałem kawałek takiej membrany. Jest to membrana Korotop Ultra. Jest to membrana trójwarstwowa o gramaturze 220 gram na metr kwadratowy. I takie podstawowe, najtańsze membrany i te z niższej półki można je po prostu w rękach rozrywać. No z tą membraną w sumie jeszcze tego nie próbowałem. Że spróbujmy sobie, no... Jakbym nie ciągnął, no widać, że tą membranę troszkę mogę nadszarpnąć. O, tutaj w jakimś miejscu już nam się troszkę rozwarstwiła podczas pewnie odcinania, ale ona jest na takim włóknie, że jakbym nie ciągnął, to bardzo ciężko jest ją rozerwać. Jest to membrana, która z pewnością przez kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt dobrych lat na tym dachu pozostanie. A nie okaże się tak, że minie 4-5 lat, pojawi się jakiś przeciek albo będzie gdzieś problem z pokryciem dachowym, to pokrycie dachowe zaczynamy ściągać i tak naprawdę pod spodem już nic nie ma, tak? No dobrze, to może zaproszę Państwa, wezmę tutaj kamerę, już dzisiaj jestem bez kamerzysty, pokażę troszkę z drugiej strony, jak to wygląda. O, czyli tak, czyli tutaj mamy budynek. Tam proszę spojrzeć, już właśnie jest ta część, gdzie jest częściowo wykonane pokrycie dachu. Tutaj mamy tylko łaty i kontrłatę wraz z membraną. O, sobie obejdziemy troszkę budynek, gdyż z drugiej strony jest bardzo ciekawa rzecz, czyli tak naprawdę, o, tutaj bardzo ładnie się prezentuje ściana keramzyto-betonowa, ściana szczytowa. To obicie to nie jest płyta OSB. To jest płyta MFP. De facto ze ścianami szczytowymi jest taka sytuacja, bo często pojawiają się pytania, a dlaczego Panie Adamie szczytów nie robimy w keramzycie? Czy to nie jest szukanie oszczędności? Wykonanie ścian w keramzycie, w keramzyto-betonie nie jest dużo droższe. To wynika z czego innego, bo w przypadku budynków parterowych, o, to sobie postawię i Państwu troszkę poopowiadam. W przypadku budynków parterowych jest troszkę inna sytuacja, bo kiedy mamy budynek parterowy, u góry powstaje nam tak zwany
O, zimny strych. I w przypadku, kiedy my mamy ten... O, myślę, że tak, tak będzie dobrze, dobra. W przypadku, kiedy mamy ten zimny strych, czyli tak naprawdę u góry, to też zaraz sobie pokażemy wewnątrz, mamy taką przestrzeń, której no niezbyt będziemy używać, tak? Będzie to pełniło bardziej rolę takiego schowka, miejsca do przechowywania rzeczy, które na co dzień nie są używane, czyli nie wiem, jakieś ciuchy zimowe, może jakieś sanki, może narty, snowboard, ozdoby choinkowe. Tak naprawdę nie ma sensu w takim przypadku ocieplać całego dachu, tylko odcinamy się od części zimnej, tak jak idzie sufit, poprzez nasyp celulozy. I w takim przypadku, kiedy ta góra nie jest użytkowa, to gdybyśmy wykonali ścianę szczytową w keramzytobetonie, to tak naprawdę na nią działają też zupełnie inne, działają te same siły wiatrowe, ale zupełnie inaczej ta ściana reaguje. Gdyż to też pokażę zaraz, jak wejdziemy do środka. Ta ściana szczytowa to nie jest po prostu dołożony kolejny wiązar. Tak jak tutaj mamy wiązary tam w rozstawie co 90 cm lub co metr, lub nawet gęściej, w zależności od projektu konstrukcyjnego. Ta ściana zupełnie inaczej reaguje, kiedy jest powiązana z całą konstrukcją dachową, tak? W przypadku, kiedy mamy zimny strych i byłaby ściana z keramzytobetonu, to tak naprawdę poza samą świadomością, że mamy tam keramzytobeton, to czeka nas jeszcze dodatkowy koszt ocieplania tej ściany od strony wewnętrznej styropianem. Oczywiście taka sytuacja występuje, ale w takim przypadku, kiedy na przykład mamy naszą atrakcyjną stodołę, tą dużą, otwartą przestrzeń i właśnie w tamtym miejscu znajduje się, o, sobie weźmiemy, i w tamtym miejscu właśnie znajduje się ta duża, otwarta przestrzeń i tam jest to wykonane właśnie z keramzytobetonu, aby uniknąć tego pęknięcia na połączeniu materiałów. Tutaj wchodzimy do środka, o, wchodzimy do dosyć przestronnego wiatrołapu, jest to dom przy Bukowej 49, o ile mnie pamięć nie myli. Spójrzmy sobie tutaj do góry. O, tutaj mamy nasze wiązarki. Nasze wiązary są z drewna, prawdziwego drewna szwedzkiego. One mają na sobie wybitą certyfikację. Jest to drewno czterostronnie strugane, impregnowane zanurzeniowo. W technologii MITEK, czyli te wszystkie połączenia, te blaszki, które tam widzimy, to jest właśnie wszystko przeliczane według systemu MITEK, który zyskał już wiele lat temu popularność na całym świecie. I tutaj u góry, proszę spojrzeć, tam ta cała przestrzeń, która jest, czyli tak naprawdę to jest ten prostokąt, który tam widzimy, to jest nasz strych nieużytkowy. Nieużytkowy, ale oczywiście jest to przepiękne miejsce, żeby przechowywać wiele rzeczy, gdyż on się rozciąga od tamtej ściany szczytowej. Tutaj idziemy przez, tak naprawdę przez całą szerokość budynku, aż do drugiej ściany szczytowej. Tam mamy wysokość około 2 metrów. Śmiało możemy stanąć się wyprostować i tam jest naprawdę dużo miejsca do zagospodarowania. I tutaj mogą Państwo zobaczyć właśnie bliżej, jak taka ściana jest skonstruowana. Tak naprawdę mamy naszą ścianę tutaj szczytową. Tutaj mamy wiązar, ale jeszcze ten okap jest wykonany za pomocą wysuwnic. Można to porównać do wielu innych konstrukcji dachowych. To jest takie pytanie, które się też często pojawia, czy konstrukcja dachowa jest równa konstrukcji dachowej. No nie do końca. Jest też kwestia przyjęcia odpowiednich obciążeń, gdyż na przykład w przypadku, o, sobie ustawimy jeszcze, troszkę się Państwu pokażę. O, tutaj sobie staniemy. Hop, o. Gdyż na przykład mogła tu być zupełnie inna konstrukcja dachowa, mogłyby być obciążenia zmienne przyjęte 60 kg na strychu, tak? My tutaj mamy 160 kg obciążeń zmiennych na metr kwadratowy. Konstrukcje dachowe wszystkie przygotowujemy pod najcięższe pokrycie dachowe, czyli pod dachówkę betonową, pod fotowoltaikę na każdej połaci. Jakby nie przykładamy wagi do tego, że tutaj będzie blachodachówka,
tylko ta konstrukcja ma być naprawdę trwała i ma służyć przez dobrych kilkadziesiąt lat. O samych puszkach nie będę opowiadał, bo i połączeniach ścian, bo to już mówiłem w filmach takich z montażu. Dzisiaj mamy taki film bardziej spokojny, też materiał jest troszkę dłuższy. Ale myślę, że to chyba na ten moment wszystko, co z tej budowy mogę Państwu opowiedzieć. Jeżeli pojawią się jakieś pytania, śmiało proszę napisać w komentarzu. Postaram się na nie rzeczowo odpowiedzieć. Tymczasem życzę spokojnego weekendu i do zobaczenia.